Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie 24-letniej Megan Sharpton, studentce pielęgniarstwa, która zginęła tragicznie 2 lipca 2012 roku. Zapraszam. Erika Megan Sharpton urodziła się 24 października 1987 roku w Tullahoma w stanie Tennessee. Wszyscy przez całe jej życie zwracali się do niej Megan, dlatego i ja będę dzisiaj tak o niej mówić. Megan to raz stała otoczona miłością i rodziną. Miała szóstkę rodzeństwa, mieszkała z matką oraz ojcem, a dziadkowie czynnie brali udział w jej wychowaniu. Kiedy Megan była jeszcze dzieckiem, jej rodzina co prawda dużo się przeprowadzała, ale kiedy zaczęła liceum, to jej rodzina na stałe postanowiła osiąść w Winchester. Pomimo częstych przeprowadzek Megan nie miała żadnego problemu z nawiązywaniem nowych znajomości. Przyjaciele i rodzina opisują ją jako jedną z tych osób, które we wszystkim były dobre. Megan była niesamowicie inteligentna, bystra, opiekuńcza i uprzejma, ale przede wszystkim też doskonale wiedziała, czego chce od życia. Przez całą szkołę bardzo dobrze się uczyła, a pod koniec liceum postanowiła, że chce zostać pielęgniarką. Jak powiedziała, tak też i zrobiła. Po zakończeniu liceum wyprowadziła się z rodzinnego domu i dostała się na Motlow State Community College. Po zajęciach i w weekendy Megan pracowała w restauracji Yamato, a także chodziła do domu opieki, aby zdobyć trochę doświadczenia. W przemieszczaniu się pomagał jej czerwony Ford Mustang z 1995 roku, którego była właścicielką. Rodzina była dla Megan bardzo ważna, ale ona i jej matka były ze sobą szczególnie blisko. Ciągle do siebie dzwoniły, pisały smsy i często spędzały ze sobą czas. 1 lipca 2012 roku siostra Megan przyjechała do miasta i cała rodzina miała spotkać się na niedzielnym obiedzie. Megan tego dnia pracowała, ale kiedy zadzwoniła do swojej mamy, powiedziała jej, że właśnie wychodzi z pracy. O tym dniu wiemy również to, że Megan postanowiła się po pracy spotkać ze swoim chłopakiem. Megan do rodzinnego domu powinna zajechać około godziny 17, bo to na tę godzinę rodzina umówiła się na obiad. Ale kiedy minęła godzina 18, a Megan nadal się nie zjawiła, jej mama zaczęła bardzo się martwić. Przypominam, że Megan była bardzo rodzinna, a takie spotkania były dla niej po prostu ważne. Powiedziała, że będzie, nie powiadomiła nikogo, że miałoby być inaczej. Dlatego naturalne jest to, że jej rodzina zaczęła się martwić. Matka Megan zaczęła dzwonić na telefon córki, ale od razu włączyła się poczta. 2 lipca o godzinie pierwszej w nocy mężczyzna, który przejeżdżał boczną drogą w hrabstwie Franklin, zauważył palące się na poboczu trawy. Wiedząc, jak niebezpieczny może być taki ogień i jak szybko może się on rozprzestrzenić, postanowił powiadomić policję. Kiedy ci przybyli na miejsce, szybko odkryli wciąż palące się ciało młodej kobiety. Niedługo po jego odkryciu udało się ustalić, że była to Megan Sharpton. Świat stracił swoją najjaśniejszą gwiazdę. Niesamowita Erika Megan Sharpton została nam wydarta 2 lipca 2012 roku. W wieku zaledwie 24 lat była bardzo kochana przez rodzinę, przyjaciół i całą społeczność. Cenimy czas, który spędziliśmy z naszą Megan i jesteśmy wdzięczni za szerokie i różnorodne doświadczenia, które mogliśmy z nią dzielić w jej tragicznie skróconym życiu. Możemy przeczytać w jej nekrologu. I mam wrażenie, że ten wpis chociaż trochę pokazuje, jak bardzo rodzina i przyjaciele kochali Megan. Chłopak Megan, który tak na marginesie oczywiście został oczyszczony z zarzutów i nie miał z jej śmiercią nic wspólnego, zeznał później, że kiedy byli ze sobą, Megan otrzymała telefon od mężczyzny, który poprosił o pomoc przy starszej osobie. I w takich sytuacjach Megan nigdy nie odmawiała. Nawet jak miała jakieś plany, to zawsze starała się znaleźć chwilę czasu i po prostu pomóc takiej starszej osobie. Nie jest do końca sprecyzowane, gdzie i w jaki sposób, ale później policja znalazła również napisaną odręcznie przez samą Megan notatkę ze wskazówkami, jak dotrzeć do miejsca, w którym później policja znajdzie jej samochód. Detektyw Franklin Gess powiedział, że śledczy nie mogą mieć stuprocentowej pewności, ale że są prawie pewni, że Megan nie została zabita w miejscu, w którym znaleziono jej ciało. Dodał również, że nie może powiedzieć, kto ostatni widział megan żywą, ani też gdzie, ale że śledczy badają sprawę i rozmawiają z ludźmi. Za przyczynę śmierci megan podaje się uraz tempym narzędziem w tył głowy. Autopsja wykazała, że została ona właśnie uderzona w tył głowy, została również postrzelona w twarz, a następnie podpalona, kiedy jeszcze żyła. A skąd wiemy, że megan jeszcze żyła, kiedy została podpalona? Wiemy to dlatego, że autopsja wykazała, że w jej płucach znajdował się dym. I ktokolwiek zabił Megan rozłożył dowody w trzech różnych miejscach. Jej różowa torebka została znaleziona dwa dni po zabójstwie w Rock Creek niedaleko Estill Springs, a jej czerwony Fort Mustang został znaleziony w pobliżu autostrady nr 64 na Three Forks Bridge Road. No i oczywiście jej ciało zostało znalezione przy Owalt Road, niedaleko mostu. Śledczy nie byli w stanie dojść między sobą, dlaczego sprawca postanowił porozrzucać jej rzeczy w trzech różnych miejscach, natomiast zgodzili się, że zabójca chciał, aby ciało Megan i należące do niej rzeczy zostały w końcu znalezione. I na to wskazuje chociażby fakt, że przecież morderca mógł zabrać jej ciało w głąb lasu, ale wolał pozostawić je na polanie. Niby z daleka od drogi, ale jednak w miejscu, które można było z łatwością zobaczyć i do którego można było z łatwością podejść. W tej sprawie do aresztowania doszło dość szybko, może nie najszybciej, ale jednak dość szybko. Policja aresztowała podejrzanego 37-letniego wówczas do niego Jonesa, 3 listopada 2012 roku. Jones został aresztowany po tym, jak władze znalazły karabin podczas przeszukiwania jego domu. Jones nie mógł między sobą broni i kiedy policja ją znalazła, to postanowili aresztować go właśnie pod tym zarzutem. Szeryf hrabstwa Franklin, Tim Fuller, powiedział, że przeszukanie odbyło się po tym, jak jeden ze śledczych otrzymał istotne informacje dotyczące sprawy. Według szeryfa funkcjonariusze znaleźli w domu kilka dowodów, które z łatwością można by powiązać ze sprawą Megan. Czuję ulgę, że Jones jest w areszcie i mam nadzieję, że wkrótce zostaną mu postawione zarzuty o morderstwo, powiedział Fuller w jednym z wystąpień. Jones był już wcześniej karany za przestępstwa, w tym za włamanie, napad, fałszerstwo i ucieczkę, i był uważany przez policję za osobę niebezpieczną. 4 lutego 2013 roku Jones przyznał się do winy, jednak już trzy tygodnie później próbował się z tego wycofać, mówiąc, że do przyznania zmusił go jego prawnik, który groził mu, że jeżeli tego nie zrobi, to znajdzie sposób, aby i żona Jonesa trafiła do więzienia razem z nim. Mimo to Jones został oskarżony o porwanie, gwałt oraz morderstwo pierwszego stopnia. I został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Władze podały do opinii publicznej, że Jones poznał Megan przez swoją żonę, która również studiowała razem z Megan. Jones zaaranżował spotkanie z Megan, mówiąc jej, że zaprowadzi ją do osoby, która szuka kogoś do pomocy przy osobie starszej. I niestety w tej sprawie jest jeszcze jedna bardzo smutna informacja. Tak jak już wspomniałam, matka Megan była ze swoją córką bardzo blisko, i nigdy nie poradziła sobie z jej śmiercią. W 2013 roku niedługo po tym jak Jones próbował wycofać się z przyznania się do winy, matka Megan popełniła samobójstwo. To już wszystko na dzisiaj. Zostawcie komentarz i porozmawiajmy sobie razem o tej sprawie. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.